Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję 10, prawo i Ewangelię. Tekst przewodni, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy, kto mówi znam go, a przykazania jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Pierwszy list Jana, 2, 3 i 4 werset. Temat związany z prawem i Ewangelią porusza różnego rodzaju emocje ludzkie. Są tutaj naprawdę bardzo przeciwstawne poglądy, mówiące z jednej strony, że prawo jest ważne, a z drugiej, że prawo zostało zniesione. Oczywiście uważny czytelnik, inteligentny, który z pomocą Bożą i z natchnieniem Ducha Świętego będzie poszukiwał prawdy, zrozumie, czym jest prawo, czym jest grzech, bo jeżeli całe Pismo Święte nam mówi o grzechu, czym jest grzech w Nowym Testamencie, czym jest grzech, że grzech jest to przekroczenie prawa Bożego, to nie można w ogóle twierdzić, że prawo zostało zniesione, bo jeżeli dany przepis prawa został zniesiony, to jest on nieobowiązujący. Możemy przekraczać to przykazanie, nie ma żadnej konsekwencji. I tu właśnie Chrystus na samym wstępie swojej działalności w pierwszym poważnym wystąpieniu w kazaniu na górze, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza i od wiersza 17. Mówi tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek będzie czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Tak więc wyraźnie Pismo Święte i nauka naszego Zbawiciela mówi, że Chrystus nie przyszedł znieść, przyszedł rozwiązać, przyszedł wypełnić. I to, jeżeli sobie uświadomimy, jesteśmy po właściwej stronie. Jeżeli będziemy uważali, że Chrystus przyszedł znieść, jesteśmy pod wpływem przeciwnika Bożego, Lucyfera, którego celem jest bezprawie. Celem jest kuszenie człowieka do grzechu w jakikolwiek sposób. Dlatego bądźmy ostrożni w przyjmowaniu takich poglądów, odrzucajmy je zdecydowanie, gdyż nieprawość jest jednym chyba z najgorszych stanów, w którym ludzkość może się znaleźć. Prawo Boże jest wieczne. Jest tak wieczne, jak Bóg jest wieczny. Prawo Boże, ono istniało od wieczności, odkąd istnieje Bóg, czyli nie ma początku ani końca, tak więc prawo będzie ciągle istniało. Czy na nowej ziemi, w Królestwie Bożym, będzie 10 przykazań? No, niektórzy mówią, że nie będzie. Ojejku, to można grzeszyć, można cudzołożyć, kraść i tym podobne. Nie, będzie. Nawet jest powiedziane, że od szabatu do szabatu przychodzić będą przed moje oblicze wszelkie kolano się ugnie. Czyli nawet to przykazanie, z które przeciwnik Boży zwalcza, tak samo będzie. Prawo moralne, które jest prawem dekalogu Bożego, które zostało uroczyście ogłoszone przez Boga pod górą Synaj, kiedy to naród izraelski znajdował się z Egiptu do ziemi obiecanej,
Bóg w sposób uroczysty, własnym głosem, własnym pansem ogłosił i następnie zapisał. Jest to jedyne miejsce w piśmie, gdzie jest zapisane, że Bóg osobiście zapisał, aby mieć całkowitą pewność, że ten zapis nie będzie w jakiś sposób pomyłką przez człowieka, nie będzie zmieniony. Te przykazania zostały włożone w najświętsze miejsce dla Izraelitów, najświętsze miejsce w świątyni, do Arki Przymierza, gdzie nad Arką ukazywała się chwała Boża. Podstawą tronu Bożego są przykazania Boże. Czy przed górą Synaj były przykazania? Oczywiście, że były. Pojęcie grzechu jak najbardziej istniało. Ludzie wiedzieli, co to jest grzech. Józef, kiedy żona Potifara kusiła go, on zdecydowanie opierał się, bo wiedział, że nie cudzołóż jest grzechem. Tak samo faraon, który wziął Sarę do swojego pałacu, tak samo wiedział, że cudzołóstwo jest z grzechem. I synowie Jakuba, którzy byli w Egipcie, też wiedzieli, że kradzież jest grzechem. Każde z przykazań można w Piśmie Świętym szczegółowo omówić. Bardzo ciekawa jest historia zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 35 rozdziale, kiedy to Jakub przysięga Bogu wierność, przysięga zbudowanie ołtarza w Betel i robi pierwszy bardzo ważny krok. Prosi całą rodzinę, aby się poświęciła, aby usunęła obcych bogów spośród siebie, aby usunęła wszelkiego rodzaju rzeźby, kolczyki i tym podobne. I to wszystko zostało zakopane pod dębem koło Sychem. To jest bardzo interesująca historia. Bałwochwalstwo się szerzyło, czyli ludzie oddawali cześć robocie rąk swojej, różnym wizerunkom, rzeźbionym ze złota, z różnych metali, i Jakub dobrze wiedział, że to jest bałwochwalstwo. I przykazania Boże tak samo stoją na straży bałwochwalstwa. Chociaż w chrześcijaństwie jest naprawdę, bałwochwalstwo jest niesamowitą plagą, jednakowoż ten, który chce iść drogą Bożą, który chce oddać Bogu cześć i chwałę, przyjść do Bożych ołtarzy, tam chwalić Boga, musi pewien krok zrobić. Jest prawo, które od niego wymaga: usuń obcych bogów spośród siebie, oczyść i zmień szaty. Jest to bardzo symboliczne określenie. Usuń wszystkie rzeźby, malowidła. Kiedy ja poznałem prawo Boże, kiedy poznałem Boży dekalog, bo w dekalogu katechizmowym nie było tego przykazania o kulcie obrazów, zostało ono usunięte, a kiedy czytając Pismo Święte zobaczyłem, że jest to przykazanie, wziąłem, usunąłem to wszystko, wyrzuciłem to, spaliłem to na popiół wszystko. Bóg jest duchem i w ten sposób oddawać mu należy cześć. Oczyść się, zmień szaty, szaty sprawiedliwości. Z własnej sprawiedliwości na szaty Bożej sprawiedliwości, sprawiedliwości naszego Zbawiciela. Czas nowotestamentowy jest czasem łaski i apostołowie nigdzie nie dawali nawet sugestii, że prawo, czyli zakon, został zniesiony.
Rzymian 7:7. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: nie pożądaj. Tak więc prawo Boże, czyli zakon, jest naszym pedagogiem. On nas uczy, czym jest grzech. Jeżeli usuniemy jakiekolwiek Boże przykazanie, pod wpływem jakiego ducha jesteśmy? Złego ducha. Nie idźmy za tym złym duchem. Przyjmijmy cały dekalog. Nie łammy go. Nie jakieś tam okruszynki z zakonu. To mi się podoba, a to nie. Znam wielu ludzi, którzy nawet cytują pewne wersety w poparciu tego, że przykazania Boże nie istnieją. Niech Bóg się zmiłuje nad nim i nad tym, co oni mówią, bo to jest naprawdę wielkie bluźnierstwo przeciwko Bogu i Jego świętemu prawu. Nasza lekcja mówi o jednym wyjątkowym przykazaniu. Te przykazanie zaczyna się słowem: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Nie pamiętaj, aby dzień święty święcił. Takie przykazanie nie istnieje w Piśmie Świętym, ale istnieje: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz wykonywał wszystko robotę twoją. Ty i syn twój, i sługa twoja, i służebnica twoja, i wół twój, i osioł, i gość, który jest w bramach twoich. Bo przez 6 dni Pan Bóg stwarzał niebo i ziemię. I cokolwiek na nich jest, dlatego pobłogosławił dzień odpoczynienia i poświęcił go, i nazwał go świętym. Tak więc przykazanie to mówi o tym, abyś święcił sobotę i 6 dni pracował. To przykazanie nie mówi tylko o szabacie. Ono w tym przykazaniu jest zawarte szereg jeszcze innych wskazówek. Mówi: pamiętaj, wykonaj wszelką swoją pracę, 6 dni będziesz pracował. Następnie nie będziesz wykonywał żadnej pracy ty, twój syn, twoja córka, twój sługa, twoja służebnica, twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Słuchajmy, ile tu jest wiadomości. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Co Bóg pobłogosławi, jest pobłogosławione na wieki. Bóg nie cofnął tego do błogosławieństwa. Tak więc, kiedy poznałem to przykazanie, powiedziałem sobie: będę je zachowywał, tak jak przykazał Pan Bóg. Nie pójdę za człowiekiem, który zmienił to przykazanie i powiedział: pamiętaj, abyś dzień święty święcił, a świętym dniem jest niedziela. W tym przykazaniu nie ma nic takiego zapisanego. Pan Bóg tak nie napisał. Kogo chcesz słuchać w takim razie? Grzesznego człowieka, który działa z natchnienia szatana, czy Boga? Co ci da szatan, a co ci da Bóg? Kogo miłością obdarzasz? Kogo chcesz być sługą? Nie można całego przykazania zachowywać, a to sobie lekceważyć. Tak więc przykazania w dalszym ciągu obowiązują. Oczywiście zachowywanie przykazań nie daje nam prawa do życia wiecznego. Słowo Boże mówi, że każdy zgrzeszył, każdy popełnił przekroczenie przykazania Bożego. Ale Chrystus przyszedł nie po to, aby nam ułatwić drogę. Teraz znoszę przykazania, abyście byli zbawieni. Chrystus przyszedł w całkiem innej roli,
aby oddać swoje życie na okup. To, co prawo wymaga, zapłatą za grzech jest śmierć, Chrystus oddał swoje życie, abyśmy my byli zbawieni. Nie po to oddał Chrystus swoje życie za nasze zbawienie, abyśmy teraz rozpoczęli lekceważyć Jego prawo. Abyśmy teraz powiedzieli, ja to sobie wybiorę przykazania, które mam zachowywać, a które mam nie zachowywać. Tu sobie pozmieniam trochę. Nie. Chrystus umarł, bo wiedział, że przykazania są niezmienne. Dlatego nie zapominajmy o tym wielkim boju, który się toczy między Bogiem a szatanem, że szatan atakuje wszystko, co jest boskie i atakuje szczególnie Boży dekalog. Wszystkie przykazania są lekceważone w narodzie ludzkim. Dlatego też bądźmy wyjątkowi. Bądźmy dziećmi Bożymi, którzy szanują te przykazania i żyją zgodnie z nimi. Niech was Pan Bóg błogosławi, a nasz Zbawiciel ma w swojej opiece, a Duch Święty niech was prowadzi swoją mądrością. Amen.